12 lata to był zwyczajny dzień. Pokłócił się ze swoją matką, po czym z domu wybiegł. Czuł się źle z tym, poszedł gdzieś, by zrzucić stres, gdy puściły nerwy, a werdykt zapadł dużo wcześniej, jak się okazało. Tak, co dzień rano płacz matki za ścianą. W ciężkiej rozpaczy niespokojna przeczuwała wyrok. Za jego kruche życie mogłaby sama zginąć. Śpieszmy się kochać ludzi, bo czas już nie zawróci. Śmierć nas tu zasmuci, powiedz mi, po co się kłócić. Postaraj się wybaczyć, daj sobie kilka chwil. Unikniesz net rozpaczy i bez bólu będziesz żył. 2 dni później chwilę bólem otoczone, komunikat w wiadomościach, ciało chłopca znalezione. Matka pada na kolana, cała twarz zalana łzami. Nie potrafi żyć z tą myślą, po prostu nie potrafi. Ostatnie łzy na twarzy, smutek nieopisany. To nie mogło się wydarzyć, ha! Każdy ma prawo marzyć. Na ścianie wspólna fotografia, a w niej przeszłość i ból oraz myśli. Nie potrafię żyć już tu. Śpieszmy się kochać ludzi, bo czas już nie zawróci. Śmierć nas tu zasmuci, powiedz mi, po co się kłócić. Postaraj się wybaczyć, daj sobie kilka chwil. Unikniesz net rozpaczy i bez bólu będziesz żył. Nawet nie zdążyli się przeprosić i pogodzić. Tak bardzo chciałaby móc teraz to zrobić. To był impuls. Szybko wbiegła do pokoju z jedynym celem, z góry na dół unikając schodów. Wyskoczyła kilka sekund i zderzenie. Zimny beton, na nim ciało i wieczne cierpienie. Koniec drogi w taki oto sposób nadszedł. Z dedykacją dla kochających matek. Śpieszmy się kochać ludzi, bo czas już nie zawróci. Śmierć nas tu zasmuci, powiedz mi, po co się kłócić. Postaraj się wybaczyć, daj sobie kilka chwil. Unikniesz net rozpaczy i bez bólu będziesz żył. Nie ma dna, z którego by nie dało się odbić. Nie ma szans, by ludzie się zmienili, są podli. Nie wymagaj wiele od nich, bo chyba wiesz, o co mi chodzi. Dookoła zło, to wyścig do szczęścia po trupach. Nieczyści marzą, aby się upadł. Każdy musi znaleźć na siebie własny plan. Grzech kusi bardziej, tak wiem, ja to znam. Śpieszmy się kochać ludzi, bo czas już nie zawróci. Śmierć nas tu zasmuci, powiedz mi, po co się kłócić. Postaraj się wybaczyć, daj sobie kilka chwil. Unikniesz net rozpaczy i bez bólu będziesz żył.